Zapomniana fabryka szybowców. Zakład powstał po II wojnie światowej. Opracowano i budowano tutaj szybowce. Przez lata miejsce to rozbudowano i przekształcono. Pod koniec lat 90. ogłoszono upadłość, a po dawnej świetności znanych zakładów pozostały tylko zapomniane biura i hale, po których dziś Was oprowadzę. Nie znajdziemy tutaj kompletnych szybowców. Jednak wiele ich części, maszyn, znajdziemy tutaj również wózki do transportu szybowców. Jestem pewien, słuchajcie, że warto są było małe tutaj problemy. Zajrzeć. Zapraszam na Was na moją zakładu kolejną wyprawę. Jest jakiś gościu, który straszy mnie policją. Chodzi głównie o wandali, którzy porozbijali tutaj szyby, powynosili złom. Mówię mu, że robię zdjęcia. Powiedział, że mam stąd jak najszybciej wyjść, że to jest teren prywatny. Zgadza się. Jest to teren prywatny i najprawdopodobniej strzeżony już teraz. I wcale się nie dziwię. Zobaczcie, szyby porozbijane. No nic, spróbujemy jeszcze wejść z drugiej strony. Tylko jak mnie drugi raz złapie, to już nie będzie tak śmiesznie. Muszę po prostu ja go zobaczyć wcześniej, niż on zobaczy mnie. Jestem w jednej z hal. Na razie nikogo tu nie widać. Muszę tylko sprawdzić auta, które podjechały pod tą halę. W tamtej hali byłem, kiedy zostałem wyrzucony. Chciałbym tam dotrzeć, tylko nie wiem, czy to będzie możliwe jeszcze. Gdyby tak nie dewastowali wszystkiego, co pod ręką znajdą, nie byłoby problemu z eksploracją. Teraz się trochę skomplikowała. Muszę uważać. Drugi raz nie mogę być złapany. Tu mamy jakieś ciekawe maszyny. O kurde. Wow. Wygląda świetnie. Nie wiem dokładnie do czego służyły, ale wygląda to na piec. Możliwe, że tu były wypalane jakieś części. Tutaj już trochę ciemniej. O, proszę. Zobaczcie. To najprawdopodobniej jest przyczepa do przewożenia takich szybowców. A raczej jej górna część. Tutaj mamy wózki do transportu tych części.
Wyglądają całkiem fajnie. Zewsząd leje się woda. Niestety trafiłem na niezbyt ciekawą pogodę. Tam mamy jakąś łajbę. Muszę uważać, by na nikogo nie trafić już. I liczę na to, że tutaj też nikogo nie będzie. Tutaj jakaś pracownia. Sprzęt już niestety jest zabrany. Plexa. Tutaj mamy kolejną przyczepę do przewożenia szybowców. Mamy nawet tutaj lodówkę. Ta łajba nie była wymalowana i była w lepszym stanie. Łajba nazywa się Magdalena. Jak widzicie, hale są gigantyczne, ale to tak niestety musi być. Wszystko musi się gdzieś tutaj pomieścić. A tutaj najprawdopodobniej są skrzydła szybowca. O ile się nie mylę. Wszędzie bardzo dużo wody. Dach przecieka z każdej strony. O. Tutaj jedna z najbardziej zadbanych hal. Przez to, że kapie deszcz, nie słychać niczyich głosów ani kroków. Także, więc nawet nie będę wiedział, jeżeli ktoś się zbliży do mnie. Tutaj mamy wyjście ewakuacyjne. W razie czego będę mógł tędy wyjść. Jednak wolałbym wrócić tą samą stroną, którą przyszedłem tutaj. Tam widzę jakieś formy. Tak, to są formy. Tutaj również forma. Być może tu powstawał dziób. Lub to jest część kokpitu. A co mamy tutaj pod namiotem? Zobaczcie. Tam jest praktycznie kompletny szybowiec. Tylko jest odwrócony do góry nogami. Ciekawe, czy da się zajrzeć do środka. Coś tam widać. Widzimy ogon. Jakby go odwrócić do góry nogami, wyglądałby jak helikopter bez tych skrzydeł.
To jest chyba jeden z najlepszych egzemplarzy tutaj. Pójdziemy za chwilkę tam dalej jeszcze. Zobaczymy, co tam jest. Słyszę czyjeś kroki. Albo mi się wydaje. Nie wiem, idę. Myślę, że gościu nie biega szybciej niż ja, więc dam radę. Ten też jest fajny. Szkoda, że tam na początku chodzi gościu. Mógłbym wam o wiele więcej pokazać. O kurde, a tutaj co jest? Wygląda na jakiś piec. Wentylacja? Zakaz palenia. Metalowe półki. Nie wiem, czemu miały służyć. Zobaczcie, ile tutaj części leży. Każda z nich była potrzebna przy budowie szybowców. Tutaj mamy skrzydła. Cieszę się, że chociaż tutaj udało mi się dotrzeć. Spróbuję jeszcze wejść w inne pomieszczenia. Nie wiem, czy to będzie możliwe. Zaraz się okaże. Zastanawiam się, gdzie są te wszystkie biura, które widziałem na filmie. U innych eksploratorów.
Tutaj widzę, że jest zejście na dół. Zaraz sprawdzimy, co tam się znajduje. Tylko muszę uważać. Dajcie, zerknę jeszcze tutaj. Zależało mi, że czujesz się chodzi, ale niestety chyba się nie uda. W piwnicach lody. Wow. A ja powiem wam, że mimo to, że wszystko rozwalone, jest niezły klimat. Zobaczcie, wilgoć spowodowała, że wyrosła tu paprotka. Będzie tu fajne zdjęcie. Tutaj wpada trochę światła dziennego. Wyłączę latarkę. W piwnicach nie ma nic ciekawego. Idziemy dalej. Zobaczcie, ile warstw farby. W tamtym miejscu, na samym końcu, stoją jakieś auta i właśnie stamtąd wyszedł facet, który mnie przegonił. Nadal stoją. Stoi ciężarówka i kilka innych aut. Zostałem przegoniony właśnie z tej hali. Zerkniemy przez dziurkę, czy jeszcze tam ktoś jest. Niby nikogo nie widać, ale ostatnio też tam nikogo nie było. Próbujemy zajść z innej strony.
też mamy dużo sprzętu. Ciężko się chodzi po tych krzaczorach wszystkich. Mógłbym iść halą, ryzykując, że mnie nakryje drugi raz, gościu. Nie ma żadnych drzwi dalej. Nie wejdę na halę. Muszę sprawdzić, gdzie są ci ludzie. Wejście na balkon. Thank you.
Sejf. Zobaczcie, jaki gruby. Tu mamy całą papierologię. Jakiś pokój administracyjny. Tu pozostało jeszcze trochę wyposażenia. Robotnicy najprawdopodobniej mają przerwę, bo nikogo tu nie ma. Ale mimo to trzeba się stąd powoli zawijać. Zaopatrzenie. Jeszcze górne piętro. Niestety nie mam już na tyle czasu, żeby zobaczyć jeszcze górne piętro. Powoli będę się zawijał. A to moje wyjście. Tym razem niestety wychodzę balkonem. Nie pozwolił mi na to gościu, który tutaj pilnuje. No co zrobić? Mam nadzieję, że Wam się film podobał i wbijecie do mnie w następny piątek o godzinie 20. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i odwiedzać mnie częściej. Na razie, trzymajcie się.